Cześć, witajcie moi kochani w nowym vlogu. Dzisiaj vlog będzie wyjazdowy, dlatego że będziemy mieć Wrocław na tapecie ze zwiedzaniem. Ze zwiedzaniem ze względu na to, że jest wycieczka szkolna. Szkolna, ja nie jadę jako opiekun jak zwykle, żeby mieć czas na nagrywanie, na oglądanie, na wszystko. Ale zazwyczaj jak są wycieczki, to staram się dołączyć po to, żeby choć jeden dzień spędzić gdzieś. Także jestem cała zadowolona. Idę Wam outfit pokazać. Tak a propos, ma być 30 stopni, więc ja mam buty trampki Rejker. Spodenki, luźna bluzka, żeby się nie denerwować. Pies na bluzce. Makijaż trochę zrobiony, taki leciutki. Okulary, kok, kura wyścigowa, plecaczek i lecimy. Także tak. Dobrze, trochę spodenki spod bluzki widać, ale zawsze wiecie, można sobie zrobić lazy bluzkę albo coś. Także fajnie, luźno, 30 stopni. No zobaczymy. Także będę się odzywała pewnie już z drogi trasy. Jakby tam były jakieś dzieci, to się nie przeraźcie, wszystko moje. Autobusu. Teraz jesteśmy pierwsi, idziemy na koniec. Idziemy na końcu. Ewa, pod halą stulecia. Dzień dobry, czy mnie słychać? Słychać. Szczególnie kiedy będziemy przechodzić na przejścia dla pieszych. Ładna autobus, zobaczcie. Czekamy. A, mamy to. Także chyba muszę jakąś maskę znaleźć. Okrody są. Pielęgnacja następuje. Angielski wyrównany, tak? Czy francuski był wyrównany? Francuski był wyrównany. Angielski był taki jak nasz, czyli pełen bałagan. Pełen luz, bym powiedziała. A my przed halą stulecia. Fontanny. Tu widzę, że się moczą jak mogą. Tam nasza grupa. Bardzo ładnie, Dorota gdzieś uciekła. I tutaj widzę, że są knajpki. Visit Wrocław, the official travel. Super. No ja sobie zrobię selfiaka zaraz. Proszę bardzo, sporo grup. Super. Ile tu klimaty? O, chciałam Wam ptaszka pokazać, ale uciekł. No to tylko klimaty jak na Malcie. Thank you.
Słuchajcie, witamy wrocławskie ZOM. O, zobaczcie, afrykanarium z takim pięknym, super wodnym płaszczem. Bardzo mi się podoba. Lecimy.
bambuski. Proszę bardzo, to może do koali idziemy, jak to do bambusków. Ale to super jest, ale powiem wam, coś dziwnie tu szumi. Chyba woda. Tak byłam, jestem piekielnie zmęczona po tym akwarykanarium, tam było duszno, że szok. Ale chciałam się pokazać wam na bambusach, że są i że jeszcze żyje. Znaczy, póki niosę kamerę, to żyje. Siedliśmy na którejś z wysp, tutaj mamy całą wycieczkę. Bierzemy je. Przejdziemy przez trzy mosty. I będzie rejs stateczkiem. Bardzo pizza z pieca, mało turystów, piękna katedra. I tak mało ludzi, taki spokój, cisza i cudownie. O, i te dwa kościoły tutaj. I przez przypadek trafiliśmy na jarmark świętojański. Więc sobie obejrzymy, co jest. Świece czaszkę? Świece czaszki, super. O, no takie ubranka też zawsze są, bywają. Dobrze. Czemu mnie nikt nie oświetlił? Kulki są. Czemu mnie nikt nie oświecił, że są jarmarki świętojańskie we Wrocławiu na przykład? O, bursztyny, uwaga. Uwaga. Oj, bardzo niedobrze. Oj, kamienie. Oj, oj. Bolesławiec. Oj, oj. Ale same kulki. No kulki nie, są też kwiaty, ale kubki są te duże, wiesz? Co ty mia... O nie. Wiesz co, jak dostaniemy czas wolny,
Wracam. Ale jest duży. I bursztyny. I kamienie. I kupę tego jest. Ojej. No tak, wiesz, że tak? Patrz, pani wiosna. Idziemy. Dziękuję bardzo. Chodź tutaj, gdzie są te nasze? Tu. I faktycznie, że pani wiosna jest. Blondynka. Ślicznie. I druga panna. Panna wiejska. Super. Zobaczcie, jak mało jest ludzi. Teraz jest trochę mniej dzieci, to mogę pogadać z wami, pokazując wam różne sprawy. Ale naprawdę. Petersenowa, czemu nie mówiłaś, że w czerwcu jest jarmark świętojański? Jak to być może? Dorota krąży. Amło. Tam na rogu był Bolesławiec i to w takiej, bym powiedziała, rozsądno-bolesławowieckiej cenie. Nie? No. Pewnie ich jeszcze złapiemy na rynku, wiesz, bo... Bo to takie w kółko chodzenie to... Tylko, że nie będziemy przystawać i słuchać. Wyrwałyśmy się, jakbyście nie wiedzieli. Jesteśmy wyrwane. Zakupki, nie na razie. No. To mleko jest. Nie, to jest też, to jest ten, co ja mam na espresso. Mhm. Bo do mleka tam też był z dzióbkiem takim. A wtedy. Co kupujesz? Podstawowany. Dużo. Zobacz, jakie tam cukiernice są. Tam jest typu wywaru, nie? Aha. Ładnie. Stające nóżki. Popielniczki nawet. A to niby do jajeczka, ale można używać do kadzidła. Tu jest też ładna. Też maleńka. Mały. To jest chyba bardziej w formie ozdoby.